Masz złe wspomnienia z Polski, bo w niektórych wywiadach mówisz bardzo gorzkie rzeczy o szkole, że byłaś prześladowana. No bo ja zawsze tak w duchu po prostu byłam tą queen of dollars. Takie wiesz, ja nie miałam dollars, ja miałam zero na koncie. Skończyłam szkołę muzyczną w klasie fortepianu, a w tym czasie, kiedy... A jakbym tutaj teraz przypadkowo miał ludzi z fortepianem, zagrałabyś? Wiesz co, bardzo chętnie, tylko po prostu mam za długie paznokcie i bym wam zniszczyła sprzęt. A, rozumiem, to jest argument. Także skończyłam też szkołę baletową. Szkołę baletową? Tak, kursy wizażu, stylizacji, też kursy architektoniczne. Chciałam być architektem. Architektem? Architektem. Z takimi tipsami? Wiesz co, wtedy jeszcze ich nie miałam. Okay. I dzieci nie były zazdrosne. A który był moment taki przełomowy, że z Karoliny narodziła się Caroline? Poznanie Jacka. Wiesz, dużo kobiet do mnie wypisuje... A ty go kochasz? Bardzo.